Pułapka to jest genialna sztuka Tadeusza Różewicza, już od prawie 30 lat grana na całym świecie. To jest sztuka, która pokazuje rodzinę, ale właściwie poprzez życie Franza Kafki. Franz Kafka, jak wiadomo, genialny pisarz, Żyd, który był uwikłany we wszelkie konflikty, zarówno rodzinne, jak i konflikty, które dotyczą twórczości. Dla mnie Pułapka jest przede wszystkim fantastycznym jakimś studium artysty i człowieka, któremu nie wychodzi w życiu, bo jest uwikłany właśnie w swoje pułapki. To jest właśnie pułapka, to jest on sam. I dlatego podjąłem się skomponowania opery według sztuki Różewicza, bo jest to coś, co porusza i mnie, i myślę, że porusza również widzów. Żeby skomponować operę, to trzeba mieć jakiś ogromnie mocny impuls, który zapali, jak jakaś iskra, tą energię, która jest potrzebna, żeby podjąć się takiej dużej pracy. Ja widziałem Pułapkę Różewicza na festiwalu w Toruniu i to była dla mnie jakaś iluminacja. To był jakiś moment zachwytu i od razu pomyślałem, jak wspaniale by było, gdybym mógł do tego skomponować muzykę jako operę. Nie do teatru muzykę, tylko jako operę. I kiedy zwróciłem się z takim pomysłem do pani dyrektor Ewy Michnik tutaj we Wrocławiu, ona podchwyciła ten pomysł natychmiast. Myślę, że to jest jeden z hołdów, który składamy naszemu wielkiemu poecie i pisarzowi. I ja z ogromną przyjemnością właśnie to robię. Pracowałem nad Pułapką 2 lata i jestem teraz wyjątkowo jakoś ujęty operą we Wrocławiu, zapałem wszystkich współpracowników, wszystkich śpiewaków, reżysera, dyrygenta, orkiestry. Po prostu jest to wspaniały zespół ludzi, którzy tworzą ten mój utwór. Dla mnie pisanie opery, to jest moja 5. opera, to jest przede wszystkim drążenie tekstu, drążenie słowa. Słowo jest dla mnie najważniejsze i od niego wychodzę. Staram się znaleźć ekspresję, staram się znaleźć jakby wyraz muzyczny dla danego słowa czy dla danego zdania. Przy czym stosuję tutaj taką metodę, jakby często stosuję taką metodę odwrotnego rozumienia słowa. Bo każde słowo można powiedzieć w różny sposób. Kocham cię, można powiedzieć łagodnie, ale można też wykrzyczeć, wypłakać. Można, to są setki możliwości. I chodzi o to, żeby znaleźć jakąś właściwą stronę takiego rozwiązania i jednocześnie taką, która odpowiada mnie i jest zgodna z moim odczuciem, z moim rozumieniem emocjonalnym danej sytuacji, danego słowa. Więc takie jest jakby źródło, to jądro tworzenia poszczególnych partii opery. A jeśli chodzi o język, no to tutaj o języku to trudno mówić słowami, prawda, jaka jest muzyka. Przede wszystkim jest ekspresją, przede wszystkim jest emocją, która wykłada nam, jakby przenosi na tą emocję i wzmacnia emocje, które są zawarte w tekście. Opera obecnie przeżywa fantastyczny rozwój. Wiele ludzi myśli, że to jest skończony gatunek, że wystarczy nam, że mamy Madame Butterfly i takie inne opery, ale w XX, XXI wieku powstaje bardzo dużo oper. Ja widzę, jak moi przyjaciele, koledzy z wielu krajów, kompozytorzy, tworzą nowe dzieła i ich jest coraz więcej i mogę nawet powiedzieć, że to jest jakiś niesamowity rozwój, ponieważ teraz opera no, korzysta po pierwsze z różnych nowych technologii, których dawniej nie było. Film, wszystkie sprawy wizualne, technologia w ogóle dźwiękowa, również zaadoptowanie nowych
technik teatralnych. To wszystko robi z opery jakby nowy gatunek, który się rozwija. Więc ja wierzę w operę, bo po pierwsze w ogóle kultura, muzyka, sztuka jest coraz bardziej powszechna, coraz łatwiej dostępna, coraz więcej ludzi uczestniczy i konsumuje. W związku z tym, jak coraz więcej, to poziom opada. Ale jednocześnie, na szczęście, są pewne niewielkie grupy ludzi, którzy potrzebują czegoś więcej, czegoś bardziej wysublimowanego, czegoś, co dotyczy odczuć bardziej szlachetnych, bardziej takich wysublimowanych po prostu. I opera nosi to w sobie. Więc myślę, że dlatego jest, na pewno się nie kończy.